Od lat imponowała mi precyzja i śmiałość, z jaką pisarz Waldemar Łysiak uderza w sedno. Tak było przede wszystkim z jego monumentalnym cyklem dzieł Malarstwo Białego Człowieka. Właśnie, Białego Człowieka. Dziś Zachód wstydzi się swoich korzeni, przeprasza, kręci, podlizuje reszcie świata, bojąc się powiedzieć tak, drodzy Państwo, stworzyliśmy najwspanialszą cywilizację w dziejach ludzkości. I obawiamy się, że właśnie na naszych oczach się kończy. Twierdza Europa. Na małym, chłodnym kontynencie, wśród sporów, wojen i pandemii, grupka narodów i nikt więcej stworzyli sobie raj na ziemi. Potrzeba było 3 mileniów, by powstał, wierząc w swoją rolę, cud, który stworzył ludzki geniusz i niestrudzony znój pokoleń. Dziś odmylili po Białoruś, licząc na dobroć i bezkarność, szturmuje nas tłum głodomorów, co pragną wszystko mieć za darmo. Więc gdy narasta ludzki potop, niczym tsunami tuż za miedzą, do broni, stara Europo, nim cię zaleją, zgwałcą, zjedzą.